Rado, otwieram pierwszą część z 27. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej uczestniczy 15 radnych. Stwierdzam, że obrady są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, witam pana zastępcę burmistrza, witam panią skarbnik. Szanowni państwo, wszyscy radni otrzymali porządek dzisiejszego posiedzenia. Pozwólcie, że przedstawię zaproponowany porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 26 listopada bieżącego roku. W punkcie piątym realizacja uchwał Rady Miejskiej w bieżącym roku. Podpunkt pierwszy opinia komisji rewizyjnej. W podpunkcie drugim dyskusja. W punkcie szóstym sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2020 rok. W punkcie siódmym podjęcie uchwał. W punkcie ósmym sprawy różne. Czy do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji mają państwo jakieś uwagi lub zastrzeżenia, lub chcecie coś dodać? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. System chodzi. No to chwileczkę poczekamy, Marku, zaloguj się jeszcze i... Czy ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia został przyjęty. Przystępujemy do punktu czwartego, czyli przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. W biurze rady wyłożony był protokół do wglądu. Do chwili obecnej, do rozpoczęcia dzisiejszego posiedzenia, nikt z państwa nie wniósł uwag. Czy w chwili obecnej mają państwo jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek z poprzedniej sesji został przyjęty przez Radę. W punkcie piątym realizacja uchwał Rady Miejskiej w bieżącym roku. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Krzysztofa Czerniaka. Komisja Rewizyjna zajmowała się materiałami, które dostaliśmy wszyscy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie informacji burmistrza miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie podjętych w 2020 roku. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 grudnia bieżącego roku zapoznała się z informacją burmistrza miasta o realizacjach uchwał podjętych w 2020 roku, wysłuchała wyjaśnień sekretarza miasta i stwierdziła, że Rada Miejska w Lubaczowie w okresie od stycznia do listopada 2020 roku podjęła 102 uchwały. Po analizie powyższej informacji komisja stwierdziła, że zostało zrealizowanych 29 uchwał, 66 uchwał jest w trakcie realizacji, 5 uchwał będzie realizowanych w 2021 roku i jedna uchwała realizowana jest na bieżąco i jedna uchwała została uchylona. Przedłożoną informacją o realizacji uchwał komisja opiniuje oczywiście pozytywnie. Reasumując powyższą, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wysokiej Rady o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W podpunkcie drugim jest dyskusja. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa w temacie zabierze głos?
Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada tą informację przyjęła do wiadomości. Następny punkt, szósty, sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej. Bardzo proszę, zaczniemy od pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, później Komisja Budżetowa, Komisja Oświaty, Komisja Komunalna i Komisja Skarg i Wniosków. Bardzo proszę o przedstawienie. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2020 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej odbyła 14 posiedzeń i przeprowadziła 2 kontrole. Realizowała zadania określone w statusie gminy miejskiej i pracowała w oparciu o własny opracowany plan pracy i zatwierdzony przez Radę Miejską w miesiącu styczniu, zgodnie z którym w styczniu komisja opracowała plan pracy na 2020 rok. Na wspólnym posiedzeniu ze wszystkimi komisjami przeanalizowała projekt budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok oraz przygotowała opinię w przedmiotowej sprawie. W miesiącu lutym komisja przeanalizowała informację o planowanym poszerzeniu strefy płatnego parkowania. Przeprowadziła również kontrolę w miejskim przedszkolu nr 3 w zakresie realizacji zadań statutowych. W miesiącu marcu zaczęło się to, co się zaczęło, czyli mieliśmy wielki lockdown, nie pracowaliśmy w miesiącu marcu. W kwietniu komisja rewizyjna przeprowadziła wspólne posiedzenie z Komisją Budżetowo-Gospodarczą w sprawie zaopiniowania uchwał oraz posiedzenie dotyczące przeanalizowania informacji z realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami. W miesiącu maju komisja rewizyjna przeprowadziła wspólnie posiedzenie z Komisją Budżetowo-Gospodarczą w sprawie zaopiniowania uchwały. Uchwał przeprowadziła również kontrolę w zakresie stanu dróg i chodników na terenie miasta. W czerwcu dokonano analizy sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, analizy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, analizy sprawozdania finansowego gminy miejskiej za 2019 rok, po czym komisja wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2019 rok. Komisja opracowała też opinię na sesję Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej za 2019 rok i sprawozdania finansowego gminy miejskiej za 2019 rok. We wrześniu przeanalizowała zagadnienia w przedmiocie realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku oraz rozpatrzyła pismo powiatowego lekarza weterynarii w Lubaczowie w sprawie braku realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W październiku komisja wraz ze wszystkimi komisjami odbyła posiedzenie, na którym zaopiniowała uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Na drugim posiedzeniu komisja przeanalizowała skargi i wnioski, petycje wpływające do Rady Miejskiej i burmistrza miasta w 2020 roku. W miesiącu listopadzie przedmiotem analizy na posiedzeniu komisji była realizacja zarządzeń burmistrza za 2020 rok oraz realizacja wniosków zgłoszonych przez radnych, komisję rady oraz mieszkańców na zebraniach osiedli, po której opracowano opinię na sesję miasta. W grudniu komisja na posiedzeniu przeanalizowała temat w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w bieżącym roku. Opracowała w tej kwestii opinię w celu przedstawienia na sesję Rady Miejskiej. Ponadto przygotowała mniejsze sprawozdanie. Komisja zgłosiła łącznie 4 wnioski, które zostały przekazane do burmistrza miasta w celu realizacji. W posiedzeniach komisji brali udział zaproszeni goście związani z tematyką spraw omawianych w trakcie posiedzeń komisji. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 100%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi Czerniakowi. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani skarbnik. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej za 2020 rok. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej odbyła 12 posiedzeń. Rozpatrywała sprawy z zakresu budżetu i finansów gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, inwestycji gminnych, gospodarowania mieniem gminnym,
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podatków i opłat lokalnych, gospodarki odpadami, oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych. Pracowała zgodnie z opracowanym przez siebie w miesiącu styczniu planem pracy komisji. Posiedzenia komisji były związane z tematyką obrad Rady Miejskiej oraz przedmiotem jej działania. Tematem posiedzeń komisji były następujące sprawy. W miesiącu styczniu przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej była analiza projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok, opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. W miesiącu lutym dokonano analizy informacji o planach inwestycyjnych i remontowych dróg miejskich, a także analizy porównawczej i oceny gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Lubaczów oraz opracowano opinię na sesję Rady. W miesiącu marcu nie odbyły się żadne posiedzenia w związku z lockdownem spowodowanym pandemią koronawirusa. W miesiącu kwietniu komisja zajmowała się zaopiniowaniem projektów uchwał. W miesiącu maju komisja również zajmowała się zaopiniowaniem projektów uchwał. W miesiącu wrześniu komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze i opracowała opinię na sesję Rady Miejskiej. Przedmiotem posiedzenia komisji w październiku była analiza realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami miasta i opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. W listopadzie komisja przeanalizowała temat dotyczący realizacji inwestycji i remontów w bieżącym roku, a także informacje o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje, remonty i opracowała opinię na sesję Rady na powyższe tematy. W miesiącu grudniu opracowano niniejsze sprawozdanie. Jednym z głównych tematów posiedzeń komisji było rozpatrywanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. W 2020 roku komisja zaopiniowała 83 projekty uchwał. W posiedzeniach komisji uczestniczyli burmistrz miasta, zastępca burmistrza miasta, skarbnik miasta, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracownicy urzędu. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 96,6%. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Janowi Radulskiemu. Teraz poproszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie przewodniczący, panowie radni, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie za rok 2020. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku odbyła 12 posiedzeń. Rozpatrzyła sprawy w zakresie edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, sportu i turystyki w gminie, w tym terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, tworzenia, łączenia bądź likwidacji jednostek i placówek wymienionych pod literą B, C i D, ochrony zabytków, współpracy i organizacji pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych gmin i państw, promocji gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pracowała zgodnie z opracowanym przez siebie w miesiącu styczniu planem pracy komisji. Tematem posiedzeń komisji były wyżej wymienione sprawy. W miesiącu styczniu wspólnie ze wszystkimi komisjami przeprowadzono analizę projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok i opracowano opinię w tej sprawie. W miesiącu lutym na posiedzeniu komisja przeanalizowała temat dotyczący sporządzenia kalendarza imprez oświatowych, kulturalnych, sportowych planowanych na terenie miasta w 2020 roku. W marcu komisja rozpatrzyła informację burmistrza o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i opracowała w tej kwestii opinię na sesję Rady. W miesiącu kwietniu komisja zajmowała się zaopiniowaniem projektów uchwał. W maju na posiedzeniu zapoznała się z informacją dyrektorów szkół o przygotowaniu dzieci do szkoły po przerwie związanej z pandemią koronawirusa.
W miesiącu czerwcu komisja dokonała analizy sprawozdania w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów za 2019 rok i sprawozdania finansowego gminy miejskiej Lubaczów również za 2019 rok. W sierpniu komisja zapoznała się z informacją na temat przygotowania dzieci i młodzieży do rozpoczęcia roku szkolnego w czasie pandemii koronawirusa. W miesiącu wrześniu komisja analizowała wykonanie budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2020 roku oraz przeanalizowała temat w sprawie funkcjonowania szkół gminnych, przedszkoli publicznych, żłobka oraz miejskiego zespołu obsługi i opracowała opinię wyżej wymienionych w sprawach na sesję Rady Miejskiej. Przedmiotem analizy na posiedzeniu komisji w październiku była informacja odnośnie stanu zabytków w mieście. W listopadzie przeanalizowała temat w sprawie planu Młodzieżowej Rady Miasta na rok 2021. W grudniu opracowano niniejsze sprawozdanie. Ponadto w ciągu roku komisja zaopiniowała 7 projektów uchwał Rady Miejskiej. W posiedzeniach komisji udział wzięli zaproszeni goście związani z tematyką spraw omawianych w trakcie posiedzeń komisji. Frekwencja na posiedzeniu komisji wyniosła 100%. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Teraz poproszę pana przewodniczącego Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie za rok 2020. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w 2020 roku odbyła 11 posiedzeń oraz przeprowadziła 6 kontroli. Rozpatrywała sprawy z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ustalania nazw ulic i placów publicznych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymywania porządku i czystości w mieście, cmentarzy gminnych, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, jak również targowisk i tworzenia i likwidacji jednostek pomocniczych oraz organizacyjnych miasta. Komisja pracowała w oparciu o własny plan pracy zatwierdzony przez Radę Miejską w styczniu, a przedmiotem analizy były następujące zagadnienia. Na posiedzeniu wspólnym posiedzeniu z wszystkimi komisjami w miesiącu styczniu komisja przeanalizowała projekty budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok i opracowała opinię w tej sprawie. W lutym komisja przeprowadziła kontrolę stanu oświetlenia ulic miasta Lubaczowa oraz kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu realizacji zadań statutowych. W miesiącu marcu komisja rozpatrywała wnioski o przydział lokali mieszkalnych. W miesiącu kwietniu przeanalizowała sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydała w tym zakresie opinię na sesję Rady. Z kolei w maju komisja przeprowadziła kontrolę ładu i porządku w mieście. W czerwcu dokonano analizy i oceny w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów za rok 2019 i sprawozdania finansowego gminy miejskiej Lubaczów za 2019 rok. Opracowano opinię. Ponadto przeprowadzono kontrolę w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z zakresu realizacji zadań statutowych. W lipcu zaopiniowano listę osób oczekujących na wynajem lokali mieszkalnych. Przeprowadzono również wizję lokalną warunków mieszkaniowych u mieszkanki ubiegającej się o przydzielenie socjalnego mieszkania. W miesiącu wrześniu komisja analizowała wykonanie budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2020 roku. W październiku na posiedzeniu komisji dokonano szczegółowej analizy informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz utrzymania cmentarzy na terenie miasta Lubaczowa, po której opracowano opinię i przedstawiono ją na sesji Rady. W miesiącu listopadzie na posiedzeniu umówiono realizację wniosków zgłoszonych przez radnych, komisję oraz mieszkańców na zebraniach
mieszkańców. Przeprowadzono także kontrolę utrzymania cmentarzy komunalnych. W grudniu opracowano niniejsze sprawozdanie. Ponadto komisja zaopiniowała 9 projektów uchwał Rady Miejskiej. Zgłosiła łącznie 12 wniosków, które zostały przekazane do burmistrza miasta celem realizacji. W posiedzeniach komisji brali udział zaproszeni goście związani z tematyką spraw omawianych w trakcie posiedzeń komisji. Frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła 100%. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Teraz poproszę pana Romana Łańcuckiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku odbyła 3 posiedzenia, na których rozpatrzyła petycję w sprawie sprzedaży działki nr 2657/13 w trybie bezprzetargowym, wniosek w sprawie usunięcia przeszkody na cmentarzu komunalnym, petycję w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań ulicy Kościuszki z ulicą Kopernika i Piłsudskiego oraz ulicy Kopernika z ulicą Krasickiego. Na powyższe sprawy komisja przygotowała projekty uchwał, które zostały przyjęte przez Radę Miejską. Frekwencja na posiedzeniach wynosiła 100%. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Zostały przedstawione wszystkie sprawozdania wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia. Przystępujemy do następnego punktu, którym jest podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. O opinię proszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po uzyskaniu informacji od pracownika referatu organizacyjnego i kadr opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczący. Czy ktoś z państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, nacisnąć właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do drugiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Tutaj również poproszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Merytorycznej, o opinię. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po uzyskaniu informacji od pracownika referatu organizacyjnego i kadr opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczący. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Na razie problemy z systemem. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał?
Pani Marto, kworum niech pani wciśnie. Proszę wcisnąć kworum. Kworum po prawej stronie. Wszyscy są już. No to z ręcznego głosowania stwierdzam, że wszyscy państwo głosowaliście za tą uchwałą, więc uchwała została przyjęta. Trzeci projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. O słowo komentarza poproszę panią skarbnik. My tu usuniemy problemy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, powyższy projekt jest sporządzony na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wprowadzenie zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków. Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o 25 500, zwiększeniu dochodów o 1684. Zmniejszeniu wydatków w kwocie 98 780 zł oraz zwiększeniu wydatków w kwocie 74 964 zł. Dziękuję pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie skarbnik. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 21 grudnia 2020 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały, uzyskaniu wyczerpujących wyjaśnień ze strony pani skarbnik, pana burmistrza, zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa w przedmiotowym projekcie uchwały zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. System działa. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Czwarty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Tutaj również poproszę panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta, o wprowadzenie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody w kwocie 60 995 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie 100 tysięcy celem zwiększenia wydatków w budżecie miasta na 2020 rok o 160 995 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Urzędzie Miejskim Lubaczowie w kwocie 20 tysięcy, na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej numer 1 w kwocie 30 497 zł i w szkole podstawowej numer 2 w kwocie 30 498 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększyć zakup usług dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 tysięcy. Dotyczy to dzieci w przedszkolu gminy wiejskiej Lubaczów. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radłowskiego o opinię komisji. Również 21 grudnia 2020 roku komisja rozpatrywała powyższy projekt uchwały. Zapoznała się z projektem uchwały. Uzyskała wyczerpujące wyjaśnienia ze strony pani skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa zabierze głos w przedmiotowej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie. Pani Małgorzata? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt, projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Tutaj również poproszę panią skarbnik, ale tak krótko, bo to bardzo długa uchwała, dużo zmian, więc te ważniejsze pozycje. Pani Grażyno. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody w kwocie 274 325 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy miejskiej Lubaczów, zmniejszyć dochody budżetu w kwocie 1 039 922 zł z tytułu karty podatkowej, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz podpisania aneksu z Ministerstwem Sportu na budowę basenu w kwocie 1 zł, zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie 468 411 zł 56 groszy i zwiększyć wydatki budżetu w kwocie 779 167 zł. Szczegółowo zadania zostały przedstawione w powyższym projekcie. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 76 352 zł. 44 grosze. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się przychody budżetu na 2020 rok w kwocie 1 521 900 zł z tytułu wolnych środków, o których wspomniano wcześniej, i zwiększa się rozchody o kwotę 445 547 zł 56 groszy z przeznaczeniem na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również 21 grudnia 2020 roku komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pan Adam Szałański. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr 240 z tego roku, z dnia 29 kwietnia. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również 21 grudnia 2020 roku komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. To przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisk. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 258 z dnia 24 czerwca 2020 roku. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego komisji, o opinię. Również na swoim posiedzeniu komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały. Zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Panie Stanisławie, chodzi? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Tutaj poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego, o opinię. Również dnia 21 grudnia 2020 roku komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Marto. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej. Tutaj słowo komentarza do tego, bo to jest dużo zmian wprowadzonych panią skarbnik Grażynę Pikor, bym poprosił. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia: rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków na lata 2020-2022. Oraz budowę zaplecza sanitarno-szatniowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć na zadaniu budowa i przebudowa dróg gminnych, ulica Majora Hubala. I zmienia się zakres upoważnień wynikający z wprowadzenia powyższych przedsięwzięć. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Poproszę pana Jana Rudowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również 21 grudnia 2020 roku komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś do tej zmian w wieloletniej prognozie finansowej z państwa ma jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ten projekt uchwały został przyjęty przez Wysoką Radę. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia. Przystępujemy do punktu 8. Sprawy różne. W sprawach różnych pismo, które zaadresowane jest Komisja Skarg i Wniosków
i mieszkaniec zwraca się z uprzejmą prośbą o pilną interwencję w sprawie przebudowy ulicy Kwiatowej, która nastąpiła 11 grudnia. Po wykonaniu remontu nawierzchni mam uniemożliwiony całkowity wjazd na posesję poprzez bramę i utrudniony wjazd do garażu. Jezdnia została niepoprawnie zaprojektowana, podwyższona o około 10-20 cm względem powierzchni działek, brak wykonania podjazdu. Chciałbym zaznaczyć, iż koszty związane z poprawą inwestycji będą o wiele niższe niż uszkodzenie części eksploatacyjnych samochodów, które zostaną obciążone inwestora. Proszę o pozytywne rozpatrzenie. Pismo to zostało skierowane do Komisji Skargi i Wniosków. Komisja nad tym już pracowała. Jakieś tam zdanie wypracuje i poinformuje nas co do tego tematu. Następna petycja, Fundacja Tradycyjne Podkarpacie. Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym, wzywam Radę Miejską Lubaczów do rozpatrzenia poniższej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniżej. I tu jest uchwała i treść tej uchwały. Pozwolicie Państwo, że przeczytam. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działanie władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych, wykluczające społecznie mieszkańców miasta Lubaczowa z powodu rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta Lubaczowa. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku, których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy miasta Lubaczowa, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniający poddawanie obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Z poważaniem, prezes Fundacji Tradycji Podkarpacia. To pismo również skierowałem do Komisji Skargi i Wniosków. Komisja popracuje, wypracuje stanowisko co do tematu. Też również materiały takie, które są, że eksperci, ustawa covidowa nie nakazuje trybu zdalnego sesji. Są to różnego rodzaju materiały, to Państwo zostaniecie poinformowani przy pomocy maila. W tej chwili zbliżamy się do radosnych świąt Bożego Narodzenia. To w tej części pozwolicie, że życzenia, które wpłynęły do Rady. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech dziecię Jezus umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieję, a czuwająca w żłobku Maryja uprasza potrzebne łaski i moce na trud każdego dnia 2021 roku. Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP. Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei świąt Bożego Narodzenia. Wszelkie pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości, wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym roku. Wojskowy komendant uzupełnień, pułkownik Robert Bajorski.
zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkie pomyślności w nadchodzącym nowym roku życzy pani Teresa Nastawna, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2. I tak, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych zgodnie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia. W małym, świętym dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech gwiazda betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę dobrą nowinę i niech się umocni nadzieją na cały 2021 rok. Również Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych koło miejsko-gminne w Lubaczowie przesłało nam życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, jak i Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału w Lubaczowie również nam życzenia takie przesłał. Dziękujemy bardzo za te życzenia, za pamięć wszystkich, którzy przysłali te życzenia. A teraz o zabranie głosu poproszę pana burmistrza Krzysztofa Szpyta. Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj przewodniczącemu chodzi o to, żeby odnieść się do okresu przedświątecznego. Nie muszę dodawać, że to mówi, że to jest specyficzny okres, w którym odwołaliśmy większość imprez, unikamy spotykania się, unikamy się czynności, które na co dzień były naszym udziałem. Dla przypomnienia powiem, że sesja w tamtym roku, tradycyjna sesja przedświąteczna, była uroczysta. Zapraszaliśmy młodzież szkolną, aby wprowadzała nas swoimi występami w ten taki klimat Bożego Narodzenia. Dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy. To było kiedyś. Dzisiaj już tak nie ma. I ta pamięć poprzednich lat, myślę, że powinna nam na razie wystarczyć, ponieważ cały czas jesteśmy w reżimie pandemicznym. I takie same obostrzenia, myślę, że będą obowiązywać w naszych rodzinach, gdzie zwykle te święta to są święta rodzinne, podczas których staramy się spotkać z najbliższą rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem, z dalszą, bliższą. I myślę, że w większości przypadków w tym roku będzie to niemożliwe z tytułu tego, że niektórzy nie dojadą, niektórzy się obawiają, szczególnie osoby starsze, przebywać w dużym kręgu osób, nawet rodzinnych. Także też będzie to duża zmiana i duże wyzwanie, żeby ten klimat świąt podtrzymać. I w tym duchu, chociaż trochę smutnym, ale jednocześnie te święta to są święta nadziei, więc może w tym duchu nadziei życzę Państwu, żebyśmy spędzili te święta mimo wszystko rodzinne, mimo wszystko radośnie, mimo wszystko. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej pierwszej części sesji. Ogłaszam przerwę.